Teraz pokażę Państwu, jak uzyskać najmniej zielonę wodę. Bardzo prostym i tanim sposobem. Jest taka zabaweczka zwana lampką plazmową. Widzicie taką niebieską iskrę. Jeżeli chcemy zdetoksyzować organizm oprócz tarcia lakowskiego, możemy wykorzystać właśnie takie bardzo tanie urządzenie. 30 zł. 30-40 zł zależy od tego. I przykładamy klosz do chorego miejsca. Po prostu na około 10 minut, dwa razy dziennie. Obojętnie, gdzie byście nie przyłożyli, to będzie tego. Nawet w oczodoły można sobie wkładać, też wspomaga nam to promieniowanie. Nalewamy wody, może to być talerz, czy tam jakaś szklanka, tylko żeby wchodziło troszeczkę. I wkładamy ją w ten sposób do talerza, ale żeby nie zamoczyć, tak do połowy wysokości. I tak około 10 minut, oczywiście do wody musi się klosz dotykać i zostawiamy na 10 minut. Najonizuje Wam tak mocno tą wodę, bo w granicach 16 jednostek, to już jest bardzo dużo. I tą wodę możecie sobie ze szklankę dziennie wypijać. Dzięki takiej właśnie lampce. Co to daje taka woda? Czysta najonizowana woda, energia. Ujemna. Tak jak paprocie dają i tak dalej. Bardzo zdrowa woda. Oczyszcza w ogóle wodę, nie? Targi medycyny naturalnej. Jan Taratajczyk, Janku, widziałem dzisiaj tłumy wokół ciebie, zarówno na wykładzie, jak i tutaj koło tego waszego stanowiska, które macie. Co dzisiaj przywiążesz ze sobą? No, stare te rzeczy, co miałem wcześniej i wiele osób już potrafi to wykorzystać. Są to detoksynator WPN, tak. Suplementy, no tu i mazidełko te całe. Pokazałem właśnie lampkę plazmową, jak sobie jonizować wodę i zamieniać tą. Czyli bardzo tanio, a masz efekt bardzo dobry, tak? Praktycznie za darmo, nie? No i efekty daje, bo to 15-16 jednostek aż można podnieść. Praktycznie zmienić toksyczność tej wody na normalną. Taką. Czyli podałeś metodę bez żadnego wielkiego wydatku, żeby sobie usprawnić, poprawić zdrowie, nie tylko zdrowie, ale no, tą wodę, która jest najważniejszym elementem ciała człowieka. Tak, pamięć wody jest przekazywana z komórki do komórki, z jakiegoś tam czynnika początkującego, powiedzmy, tak jak uzyskuje się na głowicy wacka, czy tam na cewce rodina. I ona po prostu przenika do innych komórek, przekazując sobie no, te informacje prawidłowe, jak powinno funkcjonować DNA czy RNA. A sprawdzaliście działanie tej kuli plazmowej na wodę? Tak, sprawdzaliśmy i to mówię, dlatego około 16 jednostek jest promieniowania. To jest w przeciągu około 10 minut. Można ją całkowicie naładować, tak jak to robi chyba, ile pamiętam, firma Nantes, nie? No to jest tej samej. Bardzo prostą metodą w sumie, tak? Prostą, tak. No, ktoś wymyślił zabawkę, ale nie przewidział, że można to tak mądrze wykorzystać. Jest tu właśnie to przygotowane domy, tak zwane kopułowe, bardzo tanie, w porównaniu z tymi, co obecnie się buduje. Pan zrobił z perlitu, tak? Tak, perlit jest to naturalną materiałem o bardzo dużej wytrzymałości, nacisk cieplny. Nie wymaga ociepleń dodatkowych, jakich tam obudowywanie trinkierówką czy siatkami. Można powiększać powierzchnię bez względu na jaką się chce. Pierwsza jest taka, najmniejszy fragment ma 1500 m2 powierzchni mieszkalnej. A widzę, że ludzie pytali się sporo o domy kopułowe, które w tej chwili zaczyna się robić, tak? No już są pierwsze elementy zrobione. Podjęła się jedna firma, która robi właśnie też perlit. Pierwsze elementy są już odlane. Miałem problem trochę ze zrobieniem matryc, bo to nie takie było proste, jak się okazuje. Ale w tej chwili są już suszą, czy sezonują. Po wyschnięciu za no, kilka dni mniej więcej będą poddane próby, jeszcze już gotowe pustaki na wytrzymałość, na ciepłotę, żeby to już było pewne, że jest zgodne
z recepturą i normami, jakie no, w Polsce obowiązują. A jak cenowo wychodzi taki dom? No, przeliczyłem, to wychodzi, znaczy nie sam, bo wiadomo, że ja samego nie jestem w stanie robić, ale no, tak jak mówiłem, 100 tysięcy to tak... taka, za dom, znaczy, tak? Proszę? Za dom 100 tysięcy cały? Tak, tak. No, złożony do stanu praktycznie zamieszkania. Nie pomijam tu jakieś płytki, inne cuda, które sobie tam będziemy... No tak, ale ekipa, która będzie pracowała na przykład 3-4 miesiące przy tym, to musi to też dostać... Nie ma 3-4, to nie jest dom z cegły, człowieku. Tak? Jego dwie osoby skleja w 4-5 dni. O, no to jest szokująca informacja. Nie jest szokująca, tylko to jest to coś na zasadzie, jak widziałeś pustaki, wkładasz no, zamki jeden w drugi, tylko pianką psikniesz, doklejasz i ta ściana stoi, praktycznie nierozerwalna, nie? No to może być rewolucja, jeżeli chodzi o budownictwo. 4-5 dni dom postawić, to nie, wydaje to mi się, no dla inżynierów... To dom ekologiczny, prawda? Dokładnie, bo i dźwięk jest odpowiedni, ciepło, ta oszczędność ciepła jest 40% ze względu na kształt. Dźwięk wibruje w gisie, to jest bardzo ważne. Przenikalność, nie ma czegoś takiego jak punkt rosy. Tu po prostu przechodzisz temperaturę i wilgoć tak jak przez mury z cegły. Nie ma tam żadnych styropianów, cudów, innych rzeczy. A jak wygląda z instalacją elektryczną, wodną? Dom jest tak zrobiony, że bez względu na średnicę i powierzchnię, jaką chcemy tam mieć, powiedzmy 80 metrów kwadratowych czy 120, instalacje są zrobione tak, że pasują. Zwiększa się tylko długość kabli, za przeproszeniem, ale to centralne zasilanie czy ogrzewania, chociaż tu nie będzie za bardzo potrzebne, bo jest tu kominek celowo jeszcze stawiony, ale na przykład elektryczność, będzie zawsze tam powiększyć ilość gniazdek na przykład, ale zasilanie to wszystko, czy centralne, wszystko pasuje jakby do klocki Lego. A skąd nazwa domu kopułowy? No tak na świecie taka nazwa przyjęta jest, nie? Będzie kopuła tam, tak? Kopuła, dach jest kopułą. Tam co to daje? No oszczędność energetyczną chociażby, odbicie dźwięku. Ale czy to nie jest przypadkiem coś jak piramida też? No piramida trochę inaczej jest budowana, to zależy jeszcze jak mówisz o piramidzie Cheopsa ze ścianami. Walec nie ma kierunków, to jest ważne, bo w piramidach Cheopsa, jak ją przesadzisz, powiedzmy, figurę taką, o 4-3 stopnie ona się wyłączy, dlatego zrezygnowałem przy biorazonatorach ładowanie z piramidy, tylko w ziemi tak, nie rączy. Tak. Po prostu trzeba też umieć ustawić, a tu nie ma, bo walec zawsze będzie ze wszystkich stron jednakowo jakby energię orgonalną pobierał, nie? No, czyli to jednak mam rację mówiąc, że kształt ma istotne znaczenie tutaj. Bardzo ważne, tak jak te wszystkie, co robię, tam tabu burety robiłem wcześniej, wszystko jest związane z orgonem, co robię. Wiesz doskonale, że urządzenia orgonalne Reicha były tak skonstruowane, że one miały ten przepływ energetyczny i wytwarzały to pole energii orgonalnej, czy pole elektromagnetyczne, nie? Bo to też jest ze sobą związane i to jest zdrowe akurat w tym momencie. Czy to będzie coś podobnego do domu doktora Pokrywki? Kształtem tak, tylko że ja akurat nie jestem zwolennikiem zamykania się w szczelnej komorze, bo mi no tak, to... ale tam jakiś cel jest tym wszystkim. No można przedłużyć życie w pewien sposób, ale ja wolę żyć na ludzie. Czyli jak ktoś chce, to będzie mógł tak, coś takiego no, zrobić. Oczywiście, no wymagałoby to uszczelnienia wielu rzeczy, nie? Ale ja jestem w zasadzie natura nas... Żyjemy w takim akurat czasie, kiedy no nie mam potrzeby sobie przez 2-3 lata przedłużyć życie kosztem, że ja muszę się zamykać, opuszczać ciśnienie. No, doktor Pokrywka twierdzi, że nie chodzi o 2-3 lata, tylko że chodzi o 800 lat. No, jak znajdę taki sposób, że sobie posmaruję, powiedzmy, czy napiję się jakiejś substancji i mi to automatycznie 1000 podniesie, no to szukajmy rozwiązań. No dobrze, ale na razie się zmagamy z problemami zdrowia, bo wiem, że wielu ludzi choruje. Wiele było pytań, jak leczyć wszystkie choroby, bo ludzie mają problemy ze zdrowiem. Ty podajesz tam metodę ogólną, prawda? Czy ta metoda ogólna działa na większość chorób? Na wszystkie będzie działał. Zawsze prąd działa na wszystko. To powinni być ludzie świadomi. Zabija wszystko, bo ma takie właściwości. I trzeba tylko go wspomóc tlenem atomowym. Mówimy generalnie o bioresonatorze. O bioresonatorze czy zaperze, no bo to jest to samo. Wykorzystuje prąd impulsowy. No i o to chodzi, żeby wprowadzić błonę komórkową i ją rozerwać. Mówię o tlenie atomowym, które zmienia zasadowość organizmu, utlenia go, dostarcza tlenu atomowego do organizmu. Mówię o chlorynie sodu, który... MMS, tak? MMS tak zwany,
wszystkie te czynniki nie są toksyczne. Wszystko, co zakazuje Unia Europejska do używania. Dokładnie, to co, na czym mafia farmaceutyczna robi kasę, brzydko boją się tak to. Na durniach, bo sprzedają im ciągle ten sam kit, szkoda, że im proszku do prania nie sprzedają jako leki, a chciałem Państwu powiedzieć, że zrobienie jednej tabletki, znaczy koszt zrobienia tabletki jest 30 tysięcy, nie robię jaj, 30 tysięcy, 25 tysięcy razy, znaczy wyprodukowanie jest mniejsze z taką przebitką, 30 tysięcy razy, ludzie, no weźcie się zastanowić. No, czas bojkotować ich po prostu i samemu się leczyć, samemu dbać o zdrowie, samemu stosować te metody, które zapobiegną chorobom. Ale proste metody zawsze będą lepsze, bo nie ingerują syntetycznie w nic. Przecież logika sama mówi, że jak się substancji sztucznych dostarczamy, to jest coś nienaturalnego do naszego organizmu. Jest to przeciwstawne. Chemia jest przeciwstawna naturalnemu organizmowi. Więc oni robią wszystko, żeby osłabić nasz system immunologiczny, doprowadzić nas do choroby, nigdy do leczenia. Szczepionki, chemtrailsy. Dokładnie, no właśnie o tym mówię. Woda to jest dla nich biznes i tylko ludzie nie chcą tego widzieć, że sami napędzają własną śmierć. No. Najgorsze jest to, że media z nim współpracują, a o takich rzeczach możemy się dowiedzieć tylko przez internet, prawda? No, jeżeli się opłaca milionami takich speakerów czy innych, którzy reklamują tą mafię, no to wiadomo, że taki sprzedawczyk za pieniądze zrobi wszystko, będzie kłamał jak z nut, aby tylko mieć odpowiednią wypłatę, no i tak to co działa. Co sądzisz o takich inicjatywach jak Targi Medycyny Naturalnej, bo tutaj faktycznie nie widzimy lekarz w ogóle. Tu są wykorzystane zioła w większości. Mało ludzi przychodzi na to. No mało, no bo jeszcze nie jest, no ta wiedza nie jest rozpowszechniona, a zresztą farma robi wszystko, żeby ludzie o tym nie wiedzieli, no bo wiadomo, że pójdą z torbami, chociaż i tak pójdą i to bardzo szybko, nawet nie są tego jeszcze świadomi. No ale za pieniądze się każdy diabł sprzeda. No. Janku, do ciebie się sporo ludzi zgłasza z różnymi chorobami, bo wiem o tym. Na jakie choroby Polacy cierpią najbardziej? No choroby nowotworowe, bolerioza, no to jest teraz wybitnie, jak się za przeproszeniem je truciznę, oddycha się zatrutym powietrzem, czy wodę pije, no to jaki efekt ma być? Właśnie taki dokładnie. Co radzisz osobie, która ma terminalnego raka? No spróbować jedynie naturalny. Od razu mówię, radioterapia, praktycznie już jesteście trupem, jak użyjecie radioterapii, dlatego że zabijacie pranę, tak zwana energia życia. Znaczy silna osoba przetrwa, ale słabsza nie. Przetrwa 2% góra. Po prostu radioterapia uśmierca pranę, czyli organ. Więc organizm staje się wyjałowiony jak w mikrofalówce dokładnie. No to jaka ma być energia życia? To już jest praktycznie trup. No ale czy można ten organ uzupełnić po takiej radioterapii? No to już trudno, to jest substancja martwa, zabita. Jeszcze tam dychają jakieś elementy zewnętrzne, bo organ cały czas do nas dopływa czy ta prana i jeszcze to jakoś funkcjonuje, ale tam już nie ma praktycznie żadnego zasilania z zewnątrz. To jest substancja martwa. To są złe informacje, bo bardzo dużo ludzi jest skierowanych na radioterapię, na chemioterapię i wydaje mi się, że mają szansę, a tutaj się okazuje, że jednak tylko 2% z nich przeżywa. Chemię przeżywa w granicach, nie wiem, ale czy 8, 12. Ludzie nie są tego świadomi, że są okłamywani tak perfidnie, wprost mordowani, bo trzeba depopulacji dokonać w jakiś sposób, więc daje im się szczepienia, podstępnie ich się tam chemią szpikuje. Jakby kobiety wiedziały na przykład, że nie ma w ogóle chemii, która działa na przykład na raka piersi. Nie ma takiej chemii. Nie ma chemii, która działa na wątrobę. To są zwykłe oszustwa. No tak, ale ludzie powiedzą, że jesteś dyletantem, że nie jesteś lekarzem i nie masz prawa tego typu wypowiedzi mówić. Ty mówisz to prywatnie jako osoba, która ma doświadczenie z tego typu przypadkami. Ja dla takich osób mówię krótko. Leczcie się sami, zawsze macie lekarza. Ktoś, kto dorósł do pewnej wiedzy i zrozumienia, po prostu zastanowi się przynajmniej, a nie będzie mnie tu obszczekiwał jak pies za przeproszeniem, bo na tym akurat takich nie toleruję po pierwsze. Nie toleruję głupoty ludzkiej, gdzie złodziej mu z kieszeni wyciąga portfel, a ten się na niego patrzy i jeszcze go klepie po plecach. No to jest zwykły idiotyzm społeczeństwa, nic więcej. Janek, bo takie pytania padają, czy przypadkiem tej wiedzy, którą masz, czy ta wiedza nie pływa z góry? No częściowo wypływa, to intuicja to mówi. No, właśnie.
czy ktoś, kto ma papier, za przeproszeniem, którym tyłka nie można sobie wytrzeć, bo jest twardy, dużo twardszy od toaletowego, ma prawo decydować o moim życiu, czy narzucać mi sposób myślenia? Ja mam dojść to sam, intuicja mi to mówi, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe. I co jest logiczne. Ludzie, którzy się zgłaszają, dajmy to ze stwardnieniem rozsianym lub boleriozą, co im mówisz, co im radzisz, jakie są efekty twoich rad? Akurat ze stwardnieniem to nie jest żaden większy problem, to jest kwestia tego nauczenia się posługiwać elektrodami, jak je mocować, że trzeba wodą namoczyć, żeby prąd mógł wnikać w siatkę skóry, no to proste rzecz, strądziki, inne rzeczy, że to można wyleczyć w moment. Tylko ludzie nie Uszczyca. Mają... Uszczyca? Każdy śwież, czy cokolwiek, wystarczy pomiędzy elektrodami smarować wodą, więc dzięki wodzie wnika prąd w porę skóry, czy tą siatkę i wybija tam pleśnie, czy drobną stroję. Nie ma innej możliwości, bo on ma właściwości zabijania. I masz potwierdzenia do osób wyleczonych, tak? Ja mam takich potwierdzeń, to chyba wiesz, ile mam potwierdzeń, także ja tu nie muszę się ani reklamować, ani nikomu niczego nie udowadniać, bo to jest bezsens, nie? Ktoś jak chce skorzystać, to niech korzysta, a jak nie, to niech po prostu dalej... Idzie do lekarza. Niech idzie do lekarza i niech napędza ten mafijny system dalej. Znaczy nie każdy lekarz, powiedzmy, jest zły, bo ja znam lekarzy, którzy zalecają zioła też tak samo na przykład. Są, ale są trzymani, jak ja mówię, krótko za ryj, bo ze względu na to, że... Nie podskakuj, mogą, tak. Tak, nie podskakuj, bo ci... Bo problem taki jest obecnie, że nie ma czegoś takiego jak honor, ambicja. Ale powiedz, Janku, ilu lekarzy testuje na przykład zapery, ilu dentystów testuje swoje biorozatory, bo to są fakty, tylko że oni się nie ujawniają, prawda? No ja wiem, w porównaniu do całości to jest parę procent. Ale są ale, ale często przesyłają ludzi, bo po prostu wiedzą, jak to działa. No chcą mieć jakieś tam utrzymanie, bo strach ich trzyma w jakimś tam szachu, ale sami lekarze to polecają i widzą już, że nie ma innego odwrotu od tej sytuacji, że żeby być zdrowym, trzeba przestać się leczyć. No. A mają rodziny, mają znajomych, którym chcą pomóc, więc wykorzystują inne metody niż konwencjonalne, nie? Które zabijają wprost. Ludzie się pytają, gdzie można się z tobą osobiście spotkać, bo był ten zlot w Nysie, koło Nysy, no i ludzie się pytają, kiedy kolejne? Nie wiem, czy ja w tym roku dam radę, bo mam jeszcze to no, niespodziankę oprócz Kesze, co przygotował. Czyli wolna energia, tak? Tak, bo już też mamy coś bardzo ciekawego, ale to już mówię, razem z zespołem kończymy pewne rzeczy. Będzie to coś ciekawego na pewno i niespodzianką zarazem dla tych kolegów, którzy się dożywiają naszą energią. No i chcę jeszcze te piosenki pokończyć, żeby może w końcu ludzie zrozumieli, co to jest 432. I zaczęli wykorzystywać... No właśnie, o piosenkach nie wspomniałem, bo masz całą serię już na YouTubie. Fajnie zmontowane te klipy są, to są szlagiery, można powiedzieć, w tej chwili. Czyżby byś realizował marzenia swojej młodości teraz? To już nie są tylko marzenia. Ja po prostu jak wszedłem w dźwięki, zrozumiałem, jak ważną rzeczą jest częstotliwość. Sam widziałeś na schematach, nie wszystkie filmy puściłeś, ale można rozbijać nasze te osłony tachionowe, o czym nauka nie mówi, że takie cząsteczki są, które krążą po orbitach elektronów i częstotliwość po prostu zaburza ich no, pracę. Przez to można wywoływać, kodować ludzi, zniekształcać DNA, RNA. No, powstaje całe zaburzenie no, energetyczne w organizmie. Tylko przez to, że ktoś przestroił na 440 Hz. Dokładnie tak, bo to nie rezonuje. Dlatego na schematach, które widziałeś tam na wykresach, wyraźniej widać tego, ale dzięki temu można ludźmi sterować. No. Czy możemy czekać na album Jana Taratajcia? Myślę, że jak dobrze pójdzie do końca roku. Wczoraj puściłem 7, 8 już będzie za 2-3 dni. To jestem 12 przynajmniej, no to końca roku powinienem dać w różnych stylach. A gdzie to nagrywasz? Przyznaj. U siebie. We własnym studio, tak? We własnym studio nagrywam, tu akurat z kolegą, bardzo dobrym basistą. Myślę, że większość ludziom się podoba, bo jak widzę nawet na opinię, tak, to tak, tak. Nie mam negatywnych. Tam chyba. Tylko YouTube trochę blokuje. Tak, to już miałem takie kłopoty, ale pierwszy atak był właśnie, jak ty pierwszy nagrałeś, to już widziałem, że to rządowcy, wiesz, nie wytrzymali nerwowo i tam parę negatywnych pisali, ale to nic, niech posłuchają, to
co się zmienią. Nie? Zapraszamy do muzyki Jana Taratajcia i zapraszamy na imprezy, które będzie zorganizowane, mam nadzieję, w przyszłym roku. Zlot będziemy robili na pewno ze 3-4. No ja mówię, trochę odpocząć muszę. Czyli już więcej znowu. Teraz tak będzie? Teraz więcej będę, bo mówię, jak te podstawowe rzeczy będą ujawnione i pokazane, no to będzie więcej czasu dla siebie. Nie? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. No, do widzenia.